pięknie, dzięki. Załóżmy, że to jest miejsce, gdzie znajduje się cel, to byśmy zobaczyli te samoloty o wiele później niż do tej pory. Su-22 bardzo często wykonują misję CAS. CAS, który jest to proszę bardzo, odpalenie pułapek termicznych. A jeszcze do misja CAS jest to Close Air Support, czyli zwalcza się przeciwnika, który zagraża. Jest to bardzo trudno, bardzo wymagający, a biorąc pod uwagę w pobliżu, kto zechce zestrzelić nasz samolot, bo jest przeciwnik, więc przychodzi się na własne lotnisko, gdzie jest w miarę bezpiecznie i podchodzi się do lądowania jak najciężej. Żeby nie wylatywać poza obręb lotniska za daleko. Widziałem takie zdjęcia, widziałem taki film z Afganistanu, ale to jeszcze z Afganistanu w latach 80. W bezpośrednim zagrożeniu całego lotniska. Muszę Państwu powiedzieć, że to, co wtedy pokazali podczas tego ćwiczenia piloci na popularnie zwanych szukach, no wzbudziło nie tylko mój podziw, bo później, kiedy pokazałem to m.in. w Telekspresie, w Wiadomościach, ten materiał. Jaguar. He was the leader of the North American robotic team with this legendary aircraft. And with the blue smoke, the outer wingman is Captain Jean Malky. He comes from Toulouse and flew Mirage Jaguar at France Air Force Base.